Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w dzisiejszym holu wyprzedażowym. Kochani, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Kochani, jak widać, nie siedzę na pufie. Dzisiaj mała modyfikacja. Otóż dzisiejszy film będzie taki... w ogóle filmy... takie wyprzedażowe, czyli hole wyprzedażowe moje są filmami specyficznymi, ponieważ tutaj są stylizacje pokazane w tak jak najprostszy sposób, żeby jak najlepiej te rzeczy Wam zaprezentować. No niektóre oczywiście są po prostu skopiowane z moich wcześniejszych holi lumpeksowych, ale tak ogólnie jest wszystko w jak najprostszy sposób. Moi drodzy, postanowiłam dzisiaj nagrać dla Was ten film tak stojąc, dlatego że ostatnio bardzo bolała mnie ręka po tych wszystkich holach wyprzedażowych. Łatwiej mi będzie tutaj po prostu te rzeczy pokazywać dla Was. Zobaczymy. Może taka odmiana tych filmów wyprzedażowych, bo ogólnie hole te moje lumpeksowe standardowo będą nagrywane na pufie. Dobra, więc tak, kochani, dzisiaj wyjątkowo nie posegregowałam rzeczy, czyli po kolei będę sobie wszystko tutaj brała i Wam pokazywała. Może zacznę od torebek, które mam przygotowane, a tak ogólnie rzecz biorąc, to będzie bardzo, bardzo dużo rzeczy dzisiaj, bo zrobiłam takie noworoczne już. Już noworoczne, noworoczne porządki i takie po prostu czyszczenie magazynu od Joanny. Kochani, projekt 360 na początek i kolejny element, który przymocowuję w tym miejscu. Kochani, pierwsza rzecz to jest torebka piłka, którą bardzo dobrze znacie, więc to jest rzecz numer jeden. Pasek. Kochani, taki taliowany, jednak stwierdziłam, że nie będę w nim chodzić, jakoś tak mi nic do głowy teraz nie przyszło, także mamy coś takiego z tyłu w postaci zapięcia, możemy sobie tutaj regulować ten gorset, powiedzmy, on jest taki jak taki gorset, bo jest bardzo szerokim paskiem, jest on welurowy, był nowy z metką. Kolejna rzecz to jest torebka, taka bordowa, satynowa. Coś takiego. Ona ma bardzo ładne tutaj zdobienie w postaci takiego kwiata wyszywanego cekinami i koralikami. Ona jest mniej więcej takiej wielkości. Oczywiście wszystkie wymiary będą w opisie na Vinted, tak jak zawsze. Teraz coś takiego. Już stylizacji z tymi torebkami dzisiaj nie będzie. Mniej więcej na mnie będziecie tutaj widzieć, jak to wygląda. Więc taka torebka. Ona jest w takim bardzo specyficznym kolorze, ale bardzo ładnym też. I połyskuje na taki złoty odcień. Moi kochani, co tu dużo mówić o tych torebkach. Wiecie, że ostatnio nagrałam film z torebkami. Jeżeli ktoś oglądał, to będzie wszystkie te torebki na pewno kojarzył. Kochani, teraz taka skórzana torebka marki Yoshi. Kiedyś bardzo Wam się podobała, było mnóstwo zapytań o tę torebkę. Dzisiaj przyszła na nią po prostu pora i czas. Także mam nadzieję, że komuś się nadal ta torebka podoba. Jest ona rewelacyjna, tak jak wspominałam, ma tutaj dużo przegródek. Bardzo ciekawa. Dobra. I ostatnia torebka na dzisiaj to jest kopertówka taka w odcieniach brązowych, klimaty takie wężowe, takie wiecie, motyw jakby wzór zwierzęcy, o, coś takiego. Kochani, jeszcze tak, kozaki złote. Dzisiaj też mam dla Was. One były kupione na Zalando. Posiadam dowód zakupu, ile one kosztowały i tak dalej. Są w stanie, słuchajcie, idealnym. Ja je ubrałam tak naprawdę może ze dwa razy. Naprawdę są w stanie idealnym, wyglądają jak nowe. Także te kozaki też bardzo Wam polecam, bo one są niesamowicie wygodne. Dobra, i teraz już przejdę do pokazywania ubrań. Pierwsza rzecz to jest taka bluzka w kratkę, która jest bluzką taką basicową i oczywiście kiedyś ona wystąpiła w zupełnie innej stylizacji. Na temat dzisiejszych rzeczy nie będę się za bardzo rozwodziła, to też taka zmiana, jeżeli chodzi o hole wyprzedażowe, dlatego że Wy te wszystkie rzeczy już znacie, więc po co po raz setny o nich mówić? A nawet jak niestety, to po raz kolejny. Także i tak wszystko jest zawarte w opisie na Vinted, więc tylko tak będę szybciutko pokazywała. Wyświetlać Wam się będzie stylizacja, rach, ciach, ciach i lecimy po prostu dalej, bo szkoda czasu. Więc tylko powiem, że ona jest w rozmiarze 34, także jest to taka forma pudełkowa.
Kolejna rzecz to jest sukienka marki ASOS. Ona jest w rozmiarze 34. Moi kochani, stylizacja, która Wam się z tą sukienką wyświetli, jest po prostu na nią narzucone futerko. Jest narzucone futerko, więc nie nagrywałam już nowej stylizacji. Mniej więcej będziecie z przodu widziały, jak ta sukienka się prezentuje. Tył to jest coś takiego. Więc ona jest zapinana na zamek, jest bardzo dopasowana, obcisła, taka kobieca. Bardzo mi się podoba. Ja po prostu już nie nagrywałam innej stylizacji z tą sukienką, dlatego że dokładnie z tym futerkiem, z tymi kozakami ją nosiłam. Kolejna rzecz to jest coś takiego biżuteryjnego i to jest propozycja od Karen Millen. Kiedyś już to wystawiałam, było trochę zainteresowania tą rzeczą, ale jakby może była inna stylizacja, nie wiem, może Wam się ta stylizacja nie podobała. Dzisiaj jest moja propozycja inna, prosta, zwykła, czarne rzeczy i na to tylko to narzucone. Słuchajcie, to można zapiąć, to jest taki kardigan, ja już wszystkich guzików nie zapinałam. To fajnie dopasowuje się do sylwetki i ma fajny skład. Tu jest napisane, że to jest w rozmiarze 2, cokolwiek by to znaczyło, to jest 2. Tę rzecz to wszyscy znają. Nawet był kiedyś taki film, odcinek u mnie, który był poświęcony konkretnie tej jednej rzeczy. Było, nie wiem, 12 czy więcej stylizacji konkretnie z tą jedną kurtką. No dzisiaj nagrałam też zupełnie inną stylizację. Tak jak mówiłam, prosta, zwykła, pokazująca tę rzecz. Bardzo długo ta kurtka jest ze mną. Ja ją uwielbiałam, zachwycałam się nią. Gdzieś ktoś kiedyś napisał, że ona przypomina kurtkę od Versace, że ktoś gdzieś widział coś podobnego. Zgodzę się z tym, nawet gdzieś coś podobnego, na coś podobnego natrafiłam właśnie od projektanta. Także moi kochani, to jest bardzo wyjątkowa rzecz, z którą łączy mnie taka szczególna więź, ale już przyszedł czas po prostu na tę rzecz, żeby ktoś inny się nią cieszył. Teraz taka spódnica i stylizacja, która Wam się wyświetli. Ta spódnica jest za szeroka i po prostu chciałam Wam ją pokazać. Natomiast wiem, że może to dziwnie wyglądać, jeżeli ktoś tu trafił po raz pierwszy, to pomyśli sobie, że noszę za duże albo za małe rzeczy. But spadł. Także kochani, ta spódnica, jeżeli ze mną zostanie, to będzie przerobiona. Dosłownie troszeczkę trzeba ją zwęzić. Kojarzy mi się z takimi klimatami trochę cygańskimi, ale jest bardzo, bardzo ładna. I tyle na jej temat. Kochani, kolejna rzecz to jest kombinezon i nie wyświetli Wam się żadna stylizacja, dlatego że to jest na mnie za małe. Chodzi tutaj po prostu o wysokość stanu i no, nie będę tego zakładała, bo to wygląda paskudnie na mnie, więc ja Wam kiedyś mówiłam, że jeżeli chodzi o kombinezony i o mnie, to jest sprawa taka troszeczkę skomplikowana, ponieważ przeważnie na mnie tutaj są niedobre. Ta długość jest nieodpowiednia, za mała, zbyt mała i po prostu muszę albo trafić na kombinezon, który jest na mnie dobry, albo też nie. W tym przypadku myślałam, że będzie na mnie dobry, bo bardzo mnie zainspirował. Oczywiście, bo jest bardzo ładny, natomiast no niestety jest za mały i stylizacja Wam się niestety nie wyświetli. Ale ja Wam podam dokładne wymiary i będziecie na pewno wiedziały, czy będzie on dla Was pasował. Kolejna rzecz, kochani, to jest sukienka, taki powiedzmy basic, ale takie rzeczy też są potrzebne w naszej garderobie. Stylizacja normalna, rozmiar 36, H&M, z tyłu tak się prezentuje. To jest bardzo wygodna sukienka, ale ja mam takich sukienek bardzo dużo, jakby nie patrzeć, bardzo dużo i dlatego ta znalazła się dzisiaj właśnie w tym filmie wyprzedażowym. Tutaj mamy taki zamek, no i tyle. Kurczę, ta bransoletka bardzo mi się podoba, ale tak zahacza mi o sukienkę, że aż to mnie denerwuje. Kochani, kolejna rzecz to jest taki żakiet marka Desigual i on jest taki sztruksowy. No coś innego, można powiedzieć, ma bardzo ładną duszę, czyli środek prosty, zapinany na jeden guzik, niesamowicie wygodny, bardzo ładnie, zobaczcie, w środku uszyty, przepięknie. O, jak stoję, to jest mi lepiej to pokazywać, bo jak siedzę, to nie zawsze Wam ten środek też tak pokazuje. Także taki żakiet też dzisiaj tutaj dla Was przygotowałam. Kolejny żakiet. To jest coś takiego, taki trochę ponury, ale piękny z jednej strony. Dlaczego? Dlatego, że bardzo mi się podoba tutaj ten kolor brązowy, który gdzieś tutaj się wydobywa. Jeżeli ta rzecz ze mną zostanie, to stylizacja będzie z czekoladowymi kozakami. Myślę, że wiedziałyście to, że na pewno sobie te kozaki do tej stylizacji założę. Natomiast dzisiaj tutaj, wiadomo, coś innego. To jest rozmiar S. Jeżeli chodzi o skład, to wszystkiego dowiecie się w opisie filmu na Vinted. Może być tutaj wełna i to może być takie bardziej szlachetne.
Kochani, skórzana kurtka, taka krótsza troszeczkę. Mam jeszcze wersję z takimi cyrkoniami. Kiedyś na temat tej Wam opowiadałam, że mam dwie. Po prostu, tę kupiłam w swoim mieście, a tamtą kupiłam w Białymstoku. Także musiałam podjąć taki wybór, którą sobie zostawić, bo dwóch nie potrzebuję podobnych. Także to jest kurtka skórzana. Ona ma tutaj z jednej strony sznurki, a z drugiej strony tych sznurków nie ma. Dlatego, że no nie było w second handzie ich po prostu, więc albo sobie tutaj coś można wewlec dodatkowo, albo po prostu pozbyć się tych sznurków. Jeżeli chodzi o rozmiar, to też tutaj jest coś wycięte, ale to postaram się odszyfrować. Jeżeli będzie metka, no to w opisie na Vinted się pojawi. W opisie na Vinted się to pojawi, ta informacja. Kochani, kolejna rzecz to jest taki płaszczyk krótki, można tak to nazwać. To się jakoś odpowiednio nazywa. Oczywiście po filmie mi się to przypomni. Moi drodzy, tutaj mamy takie klamry ozdobne, mamy sztuczne futerko, z tyłu to się tak prezentuje. No i niestety kaptur jest nieodpinany, dlatego nie chcę tej rzeczy, bo ja lubię mieć wybór. Ale wiem, że dużo osób po prostu lubi kaptury. Ja nie. Lubię, kiedy można je odpiąć, a jak nie można, to ich nie lubię. Także jeżeli chodzi o skład, nie wiem. Nie wiem, co tutaj jest, ale postaram się znaleźć jakąś metkę. Kochani, kropeczki, kropeczki, kropeczki. Czyli spodenki z wysokim stanem, zakończone falbanką, bardzo wygodne, mamy gumkę w talii. To jest taki rozmiar XS na S. Z tyłu tak się prezentują. Mamy tutaj dwie kieszonki. Można nosić je teraz, jeżeli ktoś lubi na przykład z tyłu jakiś dłuższy płaszcz, żeby było nam ciepło, bądź też jakieś sztuczne futerko. Do tego kozaki na przykład. Za kolano takie i też będzie to fajnie wyglądało. Do białej koszuli, do czego tam sobie życzycie. Teraz taka kurtka, która jest w odcieniach fioletowych, dużo fioletu, troszeczkę brązu. Z tyłu tak się prezentuje, to jest kurtka, która pochodzi z rodziny moich kurtek właśnie w tym stylu, czyli takich nitoparka, ale taki ogólnie wygodny, można ją fajnie wystylizować, pasek w talii lub też nie, na luzie, bądź też z podkreśloną talią. Mamy tutaj ściągacz na dole, więc możemy sobie troszeczkę ten dół wyregulować. Kochani, teraz taka sukienka i ona naprawdę bardzo mi się w sklepie spodobała. Jeżeli ze mną zostanie, będzie zwężona, bo jest za duża i będziecie to widziały. Ja już chyba tutaj nawet nie zakładałam żadnego paska, bo akurat do niej też za bardzo pasek mi nie pasował. Jakoś tak, no nie wiem, żaden, bo guziki są piękne. Te guziki są najpiękniejsze i ogólnie rzecz biorąc tutaj ten kołnierzyk, ta koronka, ta wstawka z tej koronki też jest bardzo ładna. Sukienka bardzo mi się podoba, naprawdę bardzo mi się podoba, ale mam tyle obowiązków, tyle wszystkiego, tyle zwężania i ogólnie rzecz biorąc, no niby taka prosta sprawa jak zwężenie sukienki, ale nie zawsze też mam czas. Poza tym może akurat dla kogoś będzie ona dobra, spodoba się komuś i będzie się nią po prostu cieszył. To jest chyba wiskoza. Do tego dobrałam sobie bordowe kozaki i też jak kupiłam tę sukienkę, to z myślą o tych właśnie kozakach. Teraz żakiet khaki, taki troszeczkę fikuśny można powiedzieć, bo ma taki tutaj kołnierz specyficzny, marka Roman. I tutaj jest rozmiar 18, czyli to jest na mnie rzecz oversize'owa, z tyłu tak się prezentuje. I moi kochani, tych Romanów mam już dużo, lubię te żakiety, one są bardzo fajne, ogólnie rzecz biorąc, ale też w żakietach robiłam przegląd, w ogóle w całej, chciałam powiedzieć galaktyce mojej, tak, w całej mojej galaktyce ubraniowej robiłam przegląd, porządki i dlatego też dzisiaj bardzo dużo rzeczy jest w tym filmie. Teraz taki żakiet, który jest w dotyku bardzo miły, bardzo przyjemny i on jest, no ma ogromny potencjał, co tu dużo mówić. Wyświetli Wam się stylizacja, ciekawe jest to zdobienie, z tyłu tak się prezentuje, ja już na temat tego żakietu dużo, dużo mówiłam, także dzisiaj tylko kilka słów, żeby zdążyła wyświetlić Wam się stylizacja, po prostu. Sukienka, ale ona może mieć też zastosowanie jako spódnica. Naprawdę też można nosić ją jako spódnicę, taką ołówkową i też będzie bardzo ładnie to wyglądało. Propozycja ode mnie oczywiście będzie skomplikowana troszeczkę. Właściwie założenie tej sukienki na koszulę i na sukienkę jeszcze w dodatku, taką cekinową, bo ta wersja jest dla mnie troszeczkę za krótka. Jako spódnica ok, ale jako sukienka to troszeczkę brakuje, więc dla bezpieczeństwa założyłam sobie cekinową sukienkę w kolorze wisienek i to jest stylizacja, którą nazwałam zupa owocowa u babci, taka przedświąteczna. Oczywiście sukienka może znaleźć zastosowanie latem,
ale tak jak widzicie, można też ją sobie nosić o różnych porach roku, w zależności od tego, jak sobie, co pod nią czy na nią założymy. Wzięłam hurtem od razu, żeby było ciekawiej, kilka koszul mam tutaj dla Was. Nie wiem, czy to są wszystkie, bo mam rzeczy pomieszane. Dzisiaj mam bałagan wyjątkowo. Kochani, pierwsza koszula to jest taki przepiękny różowy kolor. To jest fuksja rozjaśniona. Ja bym tak to nazwała. To jest koszula vintage z tyłu, tak się prezentuje, więc to jest pierwsza koszula. A, czekajcie. Jeszcze stylizacja, nie wiem, czy się zdążyła wyświetlić. Poczekamy chwileczkę. Dobrze, niech się wyświetli stylizacja. Także ona może świetnie się sprawdzić, bo ten kolor jest bardzo magnetyzujący, przyciągający. Bardzo mi się podoba ten kolor, ale już mam kilka takich kolorów koszul, jeśli chodzi o koszulę. Dobra, kolejna koszula, też vintage, to jest coś takiego, taki bliżej nieokreślony kolor. Ona jest taka blado-czerwona. Chciałabym powiedzieć zastygająca krew, to brzydko zabrzmi, ale to jest taki właśnie kolor, ale bardzo ładny, naprawdę ciekawy, z tyłu tak się prezentuje. Moi kochani, tutaj takie małe przeszycia na ozdoby właściwie przy kołnierzu i to tyle. Miętowa, taka z cekinami, nie, ona jest taka błyszcząca, mam takie kropeczki błyszczące, to jest Marks & Spencer, koszula, która będzie dzisiaj zestawiona ze spódnicą i ta spódnica też jest na sprzedaż. Także jeżeli będę Wam już tę spódnicę prezentowała, to już nie będzie Wam się wyświetlała drugi raz ta sama stylizacja, także spódnica i ta koszula, to był taki zestaw u mnie, więc pokazuję go jeden raz. No i kochani, biała koszula, białych mam bardzo, bardzo dużo, która ma duży potencjał, bo ma tutaj rozporki z boku i tutaj też jest z przodu takie duże rozcięcie, dzięki czemu możemy sobie w ciekawy sposób ten materiał wpuszczać, wypuszczać, wiecie, układać tak jak chcemy. Ona ma na swojej, z przodu, nie na powierzchni, z przodu ma dużo takich błyszczących, delikatnych koralików, niczym takie kryształki lodu. One się tak przepięknie mienią. Kochani, sukienka. Taka właśnie. Długość to jej jest mniej więcej taka jak na mnie, taka jak ta cekinowa, którą mam na sobie. I tutaj mamy takie rękawy, z tyłu ona tak się prezentuje i tutaj już nie zapina, mamy guziczek do zapięcia, czyli przez głowę trzeba ją kłaść. Jest bardzo wygodna i tyle. Jeżeli komuś się podoba, to polecam, bo jest taka dość ciekawa. Żakiet, bo już ostatnio go sobie ubrałam, nacieszyłam się i tyle. Moi kochani, fajne kolory, więc tutaj można sobie poszaleć. To jest taki materiał tłoczony, z tyłu tak się ten żakiet prezentuje. To jest rozmiar 48, więc dla mnie dobry, jakby nie patrzeć. W sumie każdy rozmiar noszę. No, kombinezon nie był dobry, ale tak to wszystko dobre. No i dobra, i kochani, jeżeli Wam się podoba, to się bardzo z tego powodu cieszę. Sukienka typu baryłka mniejsza. Jeżeli ktoś mnie ogląda, będzie wiedział, o co chodzi. Z tyłu tak się prezentuje, to jest sukienka vintage. Ja miałam ją troszeczkę przerabiać, czyli modyfikować sobie rękawy. Dobra, więc ona tak wygląda i zobaczcie, to jest tak w ten sposób uszyte. Więc mamy to tak jakby nałożone, czyli taka spódnica i bluzka, można powiedzieć, ale to jest ze sobą połączone. I to jest w chyba mniejszym troszeczkę rozmiarze, ale na moje oko to jest taka M-ka, ale będzie dobra też dla osób, które noszą XS-ki, S-ki, i może nawet dla osób, które noszą rozmiar L. Trzeba to po prostu rozszyfrować za pomocą centymetra. Znowu wzięłam kilka rzeczy. I tak, po pierwsze to ja kołnierz poprawię, żeby to ładnie wyglądało. Koszula, taka vintage we wzory, kolory khaki, pomarańcz. No, jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to będzie zachwycony tą koszulą, bo ona naprawdę na żywo wygląda bardzo ładnie. Jeszcze tutaj jest rzucony kolor fioletowy. Nie wiem, czy zdążyła Wam się wyświetlić stylizacja. Mam nadzieję, że tak. A jeżeli coś tam będzie tak szybciutko, to i tak na Vinted pewnie będą też pokazane te rzeczy na mnie. Niektóre przynajmniej. Dobra, teraz kochani, taka rzecz. Dawno tego nie było. To jest taka bluzka krótsza, która bardzo ładnie się błyszczy. Bardzo ładnie. No, już ona jest ze mną bardzo długo też. Rozmiar 36. I moja stylizacja była oczywiście szalona, z takimi bajkerami mojego projektu w paski. Więc tutaj jeszcze miałam, na to zakładałam żakiet, ale chyba wyświetliłam się już bez tego żakietu ta rzecz. No i jeszcze taka bluzka też typu crop,
taki crop top, która ma bardzo ładne tutaj zdobienie. Nie zapinana jest na zamek, więc w rewelacyjny sposób ją się zakłada. Moi kochani, to jest Missguided rozmiar 10. Ona była noszona przeze mnie z taką spódnicą, która Wam się wyświetliła. To była moja taka nierozerwalna całość. Teraz, kochani, ta bluzka. Już się nią tyle razy zachwycałam, że już starczy, więc biało-czarna. Z tyłu tak się prezentuje. Może ktoś ma większy biust ode mnie i będzie ją nosił w ten sposób i sobie tutaj ładnie swój biust wyeksponuje. To jest marka River Island, rozmiar 6. I to jest bardzo wygodna bluzka. Można ją wpuścić, wypuścić. Naprawdę do różnych stylizacji może się świetnie sprawdzić. Dobra, i tutaj mam dwie spódnice dla Was. Pokażę na jednym wieszaku. Najpierw ta kolorowa. Dobra, już nie będę jej przewracała, jak ona z przodu wygląda, bo wygląda tak samo. Więc dobra, pokażę się tył. I bardzo dobrze, bo w sumie tutaj jest zamek. I to jest taka spódnica bardzo, bardzo delikatna, kolorowa. To jest spódnica vintage. Ona też się delikatnie, tak zobaczcie, mieni. I teraz druga spódnica. To jest coś takiego jak od Prady. Już kiedyś nagrywałam ją w, oczywiście jak ją pokazywałam w holu lumpeksowym, ale pojawiła się też w którymś z holi z takich filmów porównawczych. O, w ten sposób. Ona mi się kojarzy z właśnie Pradą i też już mam ją dość długo. Zapinana jest z boku na zamek i jeżeli chodzi o wymiary tych spódnic, kochani, to one się nie rozciągają, czyli ten wymiar, który tutaj jest, to jest jak mur beton. A jednak, więc ta kurtka żółto-pomarańczowa, z tyłu tak się prezentuje, czyli rozbiłam tę rodzinę po prostu tych kurtek. No ale cóż, trzeba robić miejsce na nowe, w sensie takim, że no, planuję już filmy na pół roku do przodu, więc skąd tego miejsca nabrać, kochani? Dobra, także jeżeli Wam się podobają takie klimaty, to będziecie zadowoleni. Ja lubię te kurtki, ja ogólnie bardzo lubię i zawsze jak trafiam na nie w second handach, to zawsze je kupuję. I tyle. Kochani, żakiet. Żakiet bardzo ładny, stylizacja szalona, czekoladowe kozaki, spodnie polarowe, piżamowe, Minecraft. Tak, i no i ten żakiet po prostu. Ostatnio pomyślałam sobie, że jak zostanie ze mną, to odpruję sobie te futro, bo to mi się nie podoba i to jest bardzo łatwo zrobić, bo ono jest chyba przyszyte przez kogoś, wiecie? Ktoś sobie tak ozdobił, ale nie wiem, czy to jakoś tak mi się to odwidziało. Także to nie jest problem, można sobie to łatwo odpróć. Z tyłu tak się prezentuje. To jest też taki krótszy żakiet, żakiet vintage, bardzo ładny. On jest granatowy. To jest granat z musztardą. Sweterek, kardigan cieplutki, długi, bardzo ładny. Nagrywałam w nim dla Was film o torebkach. Także jeżeli Wam się podoba, to też Wam go polecam, bo jest bardzo ciekawy. Najciekawsze w nim jest oczywiście, najciekawsze w nim jest kołnierz i tutaj te rękawy. Taka szachownica. No i bardzo mi się to w sumie w nim podoba. Możliwość zapięcia, rozpięcia, tak jak sobie życzymy. Teraz taki płaszczyk, który bardzo lubiłam, ale już płaszczy też mam bardzo dużo potąd. Aż nawet zamknęłam szafę. Dobra, kochani, prosty, bardzo prosty, elegancki, z takim tutaj rozcięciem. Naprawdę bardzo fajny kolor, taki nietypowy, ni to żółty w sumie, ni to beżowy, ale dość ciekawy. Tak się prezentuje i jeżeli chodzi o rozmiar, tu jest napisane 44. No i on jest naprawdę bardzo elegancki. Tak patrzę na niego, to jest fajna rzecz. Tu mamy też wieszaczek. Czarne, sztuczne futerko z przepięknymi guziczkami. No i ono nie jest za ciepłe, to już mówię od razu. To jest taka wersja jesienna, ale jeżeli chcemy nosić je teraz, no to wiadomo, sweterek, golf albo coś w tym stylu i będzie nam cieplutko na pewno. Z tyłu tak się prezentuje pasek, można tak jak ja lubię, albo bez paska. Też ono jest troszeczkę takie taliowane. Teraz hurtem spódnice, spódniczki właściwie, bo to są krótkie. Moi drodzy, ta, o której wspominam, to są spódnice spodnie, jak się okazało, czyli tutaj mamy podszewka, jest właśnie tutaj zszyta w środku, więc to jest w formie takich spodenek. I już nie wyświetli Wam się stylizacja, dlatego że była właśnie z koszulą miętową i o tym mówiłam. Teraz spódniczka pepitkowa, taka drobna. Zostawiłam sobie w tą grubą taką pepitkę, kurzą stopkę, nie wiem jak tam nazywacie to. Natomiast tej drobnej jednak nie potrzebuję. I jeszcze tutaj pod spodem będzie... Czekajcie, bo tu trochę będzie
A few moments later. Teraz taka kraciasta spódniczka. Ostatnio komuś się bardzo podobała, no to jest dzisiaj. Jest to marka Boohoo, rozmiar 34. No ona jest taka ultra krótka. Jeżeli ktoś lubi, to można ją sobie też tak trochę wyżej, nie na biodrach ją nosić, tylko tak troszeczkę wyżej. Ja tak próbowałam to zrobić, no to jest taka miniuwa. I tyle, ale ma bardzo ładne kolory. Kochani, teraz taka zielona, plisowana też jest ze mną bardzo, bardzo długo ta spódnica. Jest niesamowicie wygodna, ładnie się układa i jest ogólnie bardzo fajna. Kolor jest przepiękny, mam do niej buty w identycznym odcieniu. Na razie one zostają ze mną, ale być może kiedyś po prostu je też sprzedam. Natomiast dzisiaj akurat ta zielona spódniczka, już bez tych butów. Teraz bluzka papuga. Zobaczcie, ona jest taka gnieciona, wydaje się być taka malutka, ale ona, zobaczcie, jak się rozciąga. W fajny sposób dopasowuje się do sylwetki, taka szalona, kolorowa. Czy ją założymy tak, czy ją założymy tak, to i tak będzie dobrze wyglądała. Teraz może fajnie prezentować się na przykład pod jakimś żakietem, marynarką. Też ożywi stylizację w jakiś sposób, urozmaici i tyle. Kochanie, lubię mówić te koniec krowka i tyle. Jakoś tak mi się to spodobało. Żakiet brązowy, czekoladowy, błyszczący, a la krokodyl. Z tyłu tak się prezentuje. Nie wiem, czy ja nie jestem przyzwyczajona, czy ja mam tak pokazywać, czy tak. Plecy mnie już bolą trochę. Dobra, lepiej mi jest siedzieć, ale dobra. Też w sumie mogę tak czasem sobie postać. Nic mi się nie stanie. Kochani, także czekoladowy żakiet. Sukienka biało-czarna, marka Atmosphere. I ja lubię nosić pod tego typu sukienki, zakładać koszulę, natomiast tutaj jest już zdobienie. I to już psuje moje plany, jeżeli chodzi o ubranie jakiejś koszuli. Pisałyście, żebym spróbowała nosić jakieś t-shirty, jakieś takie, nie wiem, bluzki z długim longsleeve, tak? Natomiast niekoniecznie, to nie są moje klimaty, może kiedyś spróbuję, ale ja, wiecie, jestem taka, że to, co mi do głowy przychodzi, to po prostu noszę. No i tyle. I bardzo mi się podobają na dzień dzisiejszy koszule, więc tego na razie się trzymam. Może kiedyś spróbuję z tymi longsleeve'ami i takim, tego typu sprawami. Dobra, z tyłu tak się prezentuje i ona jest, kochani, w rozmiarze 36. Zostały mi już dzisiaj dwie rzeczy. I po pierwsze, to jest płaszcz, ten z biedronką, w takim czerwonym, bladym kolorze. Z tyłu tak się prezentuje. Fajnie, że ma srebrne dodatki, srebrne te klamerki, bo one tak ożywiają ten płaszcz. Biedronkę zostawiam, jeżeli komuś się nie będzie podobała, ale mówię od razu, że to nie jest azjatycka, tylko to jest polska biedronka, więc można sobie ją odpiąć, bo to jest taka broszka mała. I kochani, bluzka jedwabna, z tego co pamiętam, która jest cała z koralików. Z tyłu jest zapinana na zamek. Na razie nic się z niej nie sypało, ale jak będę ją wystawiała na Vinted, to nią trochę tak potrząkam. To ją trochę tak po prostu wstrząsnę, żeby zobaczyć, czy coś się sypie, czy też nie. Bo nie chcę, żebyście później były złe na mnie, że się bluzka sypie, czy coś takiego, ok? Tak się umówimy, dobra. Więc na koniec ta przepiękna biżuteryjna bluzka. Kochani, to już wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie i chciałabym Wam życzyć właśnie dzisiaj na cały nadchodzący rok, który jest właściwie już na ten rok, wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, radości, przede wszystkim zdrowia. Tego Wam, moi kochani, życzę. I żebyście tutaj ze mną byli po prostu. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału, klikajcie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Również zachęcam Was do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.